bo od 1 do 30 MHz to pracuje, tak? Czyli płynnie cały, niekoniecznie tylko wybrane bandy. No i ma te X-a, nie? Czyli przesunięcie IFA, BIFO, przesunięcie BIFO. Tryb pracy, tryb IF. No. Przesunięcie X. Tylko teraz tak. Dobrze by było, żeby to nie było na LCD, tylko na. Do tej ATMEGi bezpośrednio podpiąć LEDy. Tylko na dużo ATMEGę to zrobić. No w sumie 3,28 tu jest, tylko no mam i 3,28 dużą też, no. Myślałem, że to 16 zapakuję, słuchaj. Wykorzystamy. Ale dobra. 3,28 też jest dobre, bo tu dosyć sporo oprogramowania z tego, co tutaj widzę. 3,28 to chyba jest rozbudowana ósemka, a nie 32. Chyba, że mi się coś pokiełbasiło, bo 32 to ma takie same pinauty jak 16. W każdym bądź razie, wiesz, to można użyć jako bazy, no bo na pewno inaczej niż ty chcesz. Jest na stałe w zmiennych ustawiana wartość pośredniej i wartość BFO. Też jest w softcie na stałe ustawiana. No to trzeba by było ten kawałek kodu przepisać, żeby można było ją ustawić płynnie. Widzę też, że są z góry narzucone wartości przestrajania BFO. Nie jest płynnie przestrajane. Tak jak patrzę na tą tabelę, która się nazywa Configuration. No, no, bo tutaj jest tylko napisane przesunięcie read i exit, czyli przy nadawaniu. Niezależny oscylator, no dobra. Wejście sygnału TX do informowania mikron, kiedy został przyciśnięty exit, nie? Przesunięcie exit, czyli przy nadawaniu, nie? Oddzielnie ustawiasz nadawanie do filtra, oddzielnie ustawiasz odbiór z filtra. Wyjście ograniczone do 1 MHz do 30 MHz, ale łatwo zmienić w kodzie. Zmienne w kodzie obsługuje zarówno moduł LCD3, no to łatwo do zastosowania w różnych częstotliwościach. No, jeśli to jest cały zakres, a nie poszczególne bandy 80 metry, 60, 40, tam takie wiesz, to co krótkofalowcy sobie używają, to by mi przypasiło. Tylko że właśnie te BIFO, nie? Trzeba, ale BIFO jest zmienne, tylko trzeba wejść w opcję programowania i wpisać je z ręki. Bo żeby teraz jeszcze jedna rzecz, te BIFO, czy te BIFO można wpisać od 1 do 30 MHz, na przykład 455 kHz. Czy trzeba wpisywać, czy to tak pi razy oko te BIFO jest na 10 MHz, na przykład pośrednią. I tylko plus minus tam ileś trochę. To jest to ważne, nie? Bo BIFO może być różne, znaczy pośrednia może być różna. Generalnie jest napisane, sekcja configuration. Wszystko jest konfigurowalne w pliku definition.h. Poniższe wartości mogą być customizowane, w sensie zmieniane w zależności od Twoich potrzeb radiowych. I drugą zmienną, którą definiujesz, która w jego projekcie jest ustawiona na 8,9875, to jest wartość pośredniej i wartość BIFO bez offsetu. A następnie kolejna wartość to jest BFO SSB offset, jest na stałe ustawiony na 1250 Hz.
i on ten offset bierze w górę i w dół, czyli w sumie razem jest 2500, tak? Masz też offset na CW. Jeżeli CW w ogóle nie będziesz używał, to można tą część kodu wywalić, tak? Właśnie, studi. I tu jest trochę też ból. Te BIFO musi być, ewentualnie dopiąć jeszcze jeden encoder. Oddzielnie do BIFO, pokrętełko. Bez wyświetlania tej funkcji na wyświetlaczu żadnej. Tylko po prostu, żeby był te 5 kHz w lewo, w górę, żeby można było sobie w każdej chwili przekręcić encoderem, nie? No. O, właśnie, i tu się zaczynają schody. I znowu się zaczynają schody. Wyświetlacz LCD, nie LED. A ja myślałem, że ten LED ja podepnę, no, góra przez jakiś tam driver tranzystorowy na przykład. A nie tam, że wypuszczacie to trzema przewodami, będziecie sterować 6 wyświetlaczy LED-owych, czy tam kombinujecie w ten sposób. No, a te wyłączanie Atmegi, czy to jest ważne aż tak bardzo? No, zmniejszy się może szum jakikolwiek, jeśli ona wygeneruje, ale jeśli to będzie odseparowane kompletnie z oddzielnym zasilaniem, to ja myślę, że tutaj, czy ona będzie pracować, czy nie będzie pracować, to ona w lampy tu za dużo nie zaingeruje. Dobrze, to zacznijmy od przestrajania BIFO. Chcesz, żeby ono było przestrajane do 5 kHz, ale z jakim stepem? W sensie każdy obrót enkoderem to jest przesunięcie o 1 Hz tego BIFO, o 10 Hz, o ile chcesz je odstrajać? Z dokładnością wszystko, z dokładnością 100 Hz. Się zaczyna zakres od przestrajania jakikolwiek, czy low, czy ten 100 Hz. 100 Hz na jeden ocyknięcie encodera. Czyli w koło, jak mamy, w koło encodera mamy, tam bodajże te zwykłe encodery, ile mają? 16, tak? Czy 32 stuknięcia, no to 100 Hz to jest 3,2, jeden obrót. Tak, jeśli 32 mają też przeskok, encodery. Czyli jedno kliknięcie encodera to jest 100 Hz. Od tego się zacząć. W tym, że lokalny oscylator można, żeby można było przełączać, że jedno kliknięcie 1 MHz, nie? Jedno kliknięcie 1 kHz na przykład. Wiesz, o co chodzi? Żeby nie było trzeba kręcić, kurde, to 100 Hz całego zakresu. To tam masz, że możesz ten klawiszami strzałek przechodzić na poszczególne dekady i wtedy przestrajasz daną dekadę. Czyli możesz na przykład setki herców, jedności kiloherców, setki kiloherców, dziesiątki kiloherców, setki kiloherców, no to jest logiczne. O tym nie mówię. Interesowało mnie przestrajanie BFO, czyli lecimy od zera i przestrajamy je co 100 Hz, tak? Czyli będzie w 50 krokach przestrajane do 5 kHz. Tak jest, tak jest. BIFO co 100 Hz, ja myślę, że... Kuźwa, czy to nie będzie za dużo 100 Hz? Nie, no jak 3 kHz mamy całą modulację, to 100 Hz, 50 kroków na całą modulację, szerokość modulacji, to będzie w zupełności elita. Wystarczy elit przy odbiorze, nie? Fajny punkt zaczepienia to oprogramowanie. No, to chyba nawet w Polsce sobie kupię jednego tego C za grubszą kasę. Teraz rzecz odnosząca się do displaya. Ja wiem, że wydaje Ci się, że łatwiej jest to zrobić ciągnąc to bezpośrednio z procka, wykorzystując do 8 segmentów dwa porty. Tyle tylko, że musisz sobie na piechotę sam napisać całą obsługę tego wyświetlacza. A stosując taki gotowy moduł, do którego są upublicznione biblioteki, ktoś tam robotę zrobił za ciebie, ty podpinasz tylko tą bibliotekę i jedynie co, to wysyłasz gotową liczbę na wyświetlacz.
No to teraz się zastanów, co jest prostsze do zrealizowania. No dobra, rozumiem. A czy nie ma takiej biblioteki prosto pod wyświetlacz? No jeśli nie ma, to teraz multiplexer trzeba dostawić, tak? Nie, multiplexerem jest sam procesor, tak? Bo jeden port 8-bitowy steruje ci segmentami, czyli 7 segmentów, 8 segmentem jest kropka dziesiętna, a drugi port 8-bitowy steruje ci, który aktualnie wyświetlasz moduł wyświetlacza, tak? 1 z 8. Bierzesz książkę Kardasia i przepisujesz. Tam jest gotowy kod obsługi wyświetlacza, akurat 4-polowego, nie 8, no ale to już żaden problem rozszerzyć to na 8 pól. Albo szukasz gdzieś sobie w necie takiej biblioteki, tak? Jak nie chcesz jej pisać sam na piechotę. Poczekaj, studi, bo ja ciebie teraz całkowicie nie zrozumiałem. Najpierw mówisz, że podpiąć bibliotekę wyświetlacza, a potem mówisz, że w tej bibliotece jest napisane, że 8 ABCDEFG, tak jak jest w tym, 7 plus kropka, i do tego jest 7 wyświetlaczy LED, kolejne piny. No to właśnie o to mi chodzi, że 7 pinów z ATMEGI do obsługi ABCD danej cyfry i 7 czy 8 wyjść na ilość wyświetlaczy. Czyli łączę tak jakby w kratkę diody LED. Wiesz o co chodzi? No, ABCDEF i tak. Właśnie o takie rozwiązanie mi chodziło. Ewentualnie zasilanie tych wyświetlaczy, czyli te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 kropka wypuścić przez anody czy katody przez tranzystor kluczujący. No. Tak. Od strony hardware'u mówimy o tym samym. Natomiast mówię, że masz do porównania dwie technologie. Robisz wyświetlacz sam, wykorzystując dwa porty procesora, i musisz całą obsługę tego wyświetlacza napisać sam, bo nie ma takiej gotowej. Albo kupujesz moduł, który ma dedykowany do tego scalak, ma dedykowaną bibliotekę, którą sobie w programie dopinasz, i jedyne co musisz w twoim kodzie właściwym zrobić, to wysłać jedno polecenie wyświetlające daną liczbę. I nie interesuje cię, jak ta biblioteka to rozbija na poszczególne moduły wyświetlacza i na poszczególne segmenty w tym wyświetlaczu. To już ktoś za ciebie kiedyś napisał. No dobra, ale ja ten wyświetlacz LED i tak będę robił z poszczególnych wyświetlaczy LEDowych. To czy ja tam dostawię scalak, jaki tam trzeba, czy nie dostawię, to już wiesz, to już kwestia właśnie, że to trzeba poskładać, nie? No. Bo ja tam nie mam modułów takich, wiesz, LEDowych. Po prostu mam same wyświetlacze LED. No i potem, co ja z nimi zrobię, to już, no to trzeba kombinować. Mam jeden taki 4,8 wyświetlacz z wyjściem I2C bodajże. No to tam są scalaki. To można byłoby je przelutować pod większy wyświetlacz, bo tam chyba on 6 cyfr obsługuje, czy 7. Już nie wiem nawet. A jest tylko 4 zapięte. No okej, okay. Ale co stoi na przeszkodzie kupić taki moduł, jak tam kilka postów wcześniej wysłałem, na którym masz 8 klawiszy, 8-segmentowy wyświetlacz i 8 diod świecących, i zamontować to do obudowy. Poczekaj, studi, bo ja ciebie teraz całkowicie nie zrozumiałem. Najpierw mówisz, że podpiąć bibliotekę wyświetlacza. No dobra, ale ja ten wyświetlacz LED i tak będę robił z poszczególnych... Ja patrzę na to z perspektywy, że publikujesz ten projekt i ktoś ma to zrobić sam, więc czy on kupi sam 8 wyświetlaczy,
8 rezystorów. Więcej rezystorów. 24 rezystory. 8 tranzystorów. Czy kupi gotowy moduł, do którego nie musi projektować płytki, no to taniej mu wyjdzie prawdopodobnie kupić gotowy moduł. No tak, no można u Chińczyka zamówić gotowego DDS-a. Wiesz co, można radio kupić, tak? Tylko chodzi mi o porównanie cenowe. Ten moduł u Chińczyka kosztuje 6 zł. To nie jest jakaś nie wiadomo jaka kwota. A bardzo upraszcza pisanie softu. A Janku, jeżeli chcesz przetestować taki moduł, to mogę ci podesłać scalak, który obsługuje 6 wyświetlaczy i zobaczyć, no tylko nie wiem jak to jest z tym studi, jak i ta z 7 na końcu, a z 8 na końcu. Czy to jest dużo zmian w oprogramowaniu? Czy jest ta, muszę popatrzeć, czy jest biblioteka pod tą 7 prosta? 7 działa na klasycznym i kwadrat C, a 8 działa na własnej implementacji SPI. Słuchaj, ja muszę zobaczyć na początku, jakie ja mam tam wyświetlacze, bo tam i Maniek coś mi przysłał jakieś wyświetlacze. I tam jest, tam są takie bodajże wyświetlacze czterocyfrowe, ale wyjść ma bodajże, nie no, 4 plus 8, bo czekaj, tak? 7-segmentowy plus kropka, no. Czyli to są takie zwykłe, no. 4 anody, czy tam 4 katody i reszta ABCD. Widzisz, tych samych pojedynczych, czy tam podwójnych 8, to ja mam, bo tam trzeba będzie, by było coś z tego zrobić. Może faktycznie tam jakiś scalak wstawić, który by to ogarniał, no. No, do takiego fajnego radyjka to LCD to trochę nie pasuje. No można byłoby machnąć te LCD i... A można zrobić sam częstotliwością, jeszcze z przesunięciem, wiesz, jako odczyt częstotliwości, a generator na lampie w ogóle, tak jak ten Uran chce robić, że wszystko na lampach, nie? Tylko jak to by zadziałało, to kurde, to praktycznie masz już, kurwa, 50% odbiornika, no. I to stabilnie, nie? No. Tu jest biblioteka pod tego 1637 i to mogę ci, Janek, w kopertę zapakować, nie wiem, ze 2 sztuki na testy sobie ten. Możesz sklecić to, a wiesz, w każdej chwili, jeżeli stwierdzisz, że to ma być jednak 8 cyfr, to podmiana w oprogramowaniu to jest, wydaje mi się, kwestia przepisania kilku linijek i podłączenia innej biblioteki. Oczywiście, jeżeli nie będzie problemów z ilością danych albo z brakiem miejsca, bo jedna biblioteka może być większa, druga mniejsza, to różnie bywa, nie? Wiesz, display to ja mogę mu ten... Jak napiszę kod już pod ten display, to ja mogę mu ten display wysłać. To nie ma problemu. Niech ma, używa i niech będzie na zdrowie. A po prostu łatwiej to będzie napisać i przetestować. I będzie można użyć mniejszego procka, a nie takiego wielkiego kloca, niepotrzebnie go, że tak powiem, zajmując rzeczami, które bez sensu są. No dobra, no ja rozumiem, o co chodzi. Że to tego, że to no, 16 nóżek Zmegi to na dzień dobry idzie pod wyświetlacz. Mało tego, częstotliwość odświeżania też tak samo, przerzucania też tak samo, wyświetlania danej cyfry na danej częstotliwości, to jest kurwa kupa pisania kodu. Słuchaj, to czy ty będziesz tą cyfrę wyświetlał tak czy tak, to tak i tak musisz sobie napisać, najlepiej napisać bibliotekę, która będzie obsługiwała wyświetlacz według twojej konstrukcji i odwoływać się najlepiej w sposób jak najbardziej zbliżony do tego, co istnieje na rynku, do innych implementacji wyświetlaczy, żeby po prostu tylko wysłać dane na twój wyświetlacz, a czy tam będzie dioda, znaczy ta, czy to będzie migało tak czy tak, to najprawdopodobniej da się to zrobić, żeby, wiesz, była kwestia podmiany tylko
biblioteki i podpięcia innego wyświetlacza. No, ale wydaje mi się, że bez sensu, tak jak Studi mówi, jest ciągnąć, kurde, dwa porty, wlec po tych wszystkich, wiesz, ścieżkach, tyle danych, które tak i tak będą jednak tam się bujały, te kilkaset herców, czy nawet więcej, bo te odświeżania to nie może być tam poniżej 50, mi się wydaje. Dużo wyżej powinno być zrobione. Także to też swoje będzie generowało, bo to nie będą ścieżki po króciutkie, nie? No właśnie, jeżeli masz odświeżanie takie, że ludzkie oko tego nie widzi, 50 Hz, to co 50 Hz musi być narysowana każda cyfra, ale cyfry masz 8, w związku z czym już masz 400 Hz minimalną częstotliwość, z którą musisz odświeżać cały wyświetlacz LED-owy. I te 400 Hz już tymi antenami do tych nóg wyświetlacza rozsiewasz po całym radiu. Dobra, kumam, o co chodzi. Tylko że ten scalak, który tutaj bibliotekę podesłał, to jest TM1637, tak? On też ma swój generator i też taktuje ten wyświetlacz. Tak, tylko chodzi o to, że ten scalak jest tam bardzo blisko wyświetlacza. I do tego praktycznie nie masz żadnych LED-nych, które robią za anteny typu tranzystory kluczujące czy rezystory. I taka to jest różnica. Można zrobić to, jest tam któryś Max, nie pamiętam, który on ma numer, który w teorii jest stosowany do takich wyświetlaczy matrycowych 8x8. I też możesz z tego napędzić, bo widziałem takie implementacje z jego wykorzystaniem, 8 wyświetlaczy LED-owych, tych normalnych 8-segmentowych, bo to dokładnie daje ci taką samą matrycę. Także możliwości jest wiele. Kwestia tego, co się zdecydujemy i pod co pisać kod. I tak jak mówił Geyser, kod zasadniczy programu piszesz tak, żeby odwoływać się do biblioteki, którą ktoś pisał, albo którą napiszesz sam. I wtedy zmiana wyświetlacza, czy całej płytki wyświetlacza, to jest tylko podmiana biblioteki i ewentualnie pojedynczego wiersza w kodzie, który ci wysyła na ten wyświetlacz dane. Taki wyświetlacz jak tu w linku, to jedną sztukę bodajże chyba mam. W sumie miałbym dwie sztuki, ale nie byłoby tego samego koloru. Jeden jest bursztynek, a drugi jest niebieski. To jest chyba ten sam stalak TM1637 i on mówi, że 6 cyfr obsługuje. I ja sobie właśnie chciałem dorobić do tego wyświetlacza jeszcze dwie cyfry. To mam taki jeden wyświetlacz. Czyli co, to robimy na takim, że ja po prostu tego będę mógł sobie podpiąć, żeby do testów, nie? Czterocyfrowego. Ale ja bym chciał, żeby tam było, kurde, na 6 wyświetlacz, 6 LED-ów. To ile to będzie częstotliwość? Wszystko byłoby fajnie, żebyśmy robili do 999, nie? Do 9 MHz 99. A jak przekroczymy dychę, to mi, kurde, tutaj wytnie dużo częstotliwości. No, będzie 6 cyfr, tak? I mamy pierwsze dwie cyfry, to tylko 4 po przecinku zostaną. 4 po przecinku, to, czyli mamy tak setki, dziesiątki, nie, dobrze mówię, 1 meg. Sorry, dlatego mówiłem nie o 1637, tylko o 1638, który obsługuje wyświetlacz składający się z 8 sekcji. A ten ile obsługuje maksymalnie? 7 cyfr czy 6? 6. Jeszcze podesłałem jedną tutaj rzecz, to z Arduino Tutorial Shift Alt, jakbyście sobie to otwarli. Janku, to jest scalak, który jest na tej płytce z wyświetlaczami, które mam dwie sztuki. Jedną mógłbym ci
podesłać i można by było na tym zrobić. I tu jest wyświetlanie stricte statyczne, bo tu jest po prostu wysłane do wyświetlacza, zaczask trzyma i nic tam się nie dzieje. Po prostu tylko świeci. Każdy segment z osobna jest sterowany. Każdy segment w każdym wyświetlaczu. To fajnie. Jak możesz, to podeślij. Ja tu kurde, może się ogarnę stanowo, tak nie wiem, co w tym. A to jest ten zwykły rejestr przesuwny z zatrzaskiem. Tylko przy 8 wyświetlaczach to musisz dać 2 w szereg, jeden za drugim. Bo on jest 8-bitowy, więc jeden będzie obsługiwał rzędy, drugi kolumny. Ja pewnie takich bym znalazł, HC74, HC595, ale wątpię. Może gdzieś bym i takie trafił, to musi być, że to tylko za wyświetlaczami. Czy to czasem nie się działo pod wyświetlaczami, a nie, tam były tranzystory, kurde. Pod te małe wyświetlacze od tunerów polsatowskich. Tam był Akiny 2313, sterował tym wyświetlaczem. Studi, ja mam wersję, gdzie na każdy wyświetlacz jest jeden scalak i to jest sterowane statycznie. W sensie nie ma podziału na, wiesz, matrycy, tylko każdy wyświetlacz ma swój scalak i musisz wepchnąć do 8 scalaków. Znaczy tu jest akurat 7 cyfr. To jest z jakiegoś automatu do gier. Musisz wepchnąć po prostu do 7 cyfr po kolei wszystkie dane i je wyświetlić. Także wydaje mi się, że wysterowanie tym by było banalne, a na pewno coś się znajdzie, wiesz, jakąś bibliotekę, a jak nie gotową, to na tyle, to na pewno gotową na ileś tam, bo to jest tylko przepychanie po kolei szeregowo danych, nie? No to dokładnie tak samo jak w sterowaniu łańcuchem tym, na WS12, ten, 2812, czy jak on tam się nazywa. Tymi programowalnymi diodami RGB. No dokładnie. Tylko teraz jeszcze zawartość takiej każdej diody programowanej. Tam masz 3 kolory, a tutaj masz 7 cyfr plus 0. Co ja gadam, 7 segmentów. A no ale wiesz, to prawdę powiedziawszy, jakbyś diody, te programowalne diody pociął i powkładał w segmenty i połączył je po prostu szeregowo jedna za drugą, to tak samo możesz wypchnąć jednym pinem informacje do takiego wyświetlacza. I znając życie, to... Tylko w tych diodach wysyłasz do każdej diody 3 razy 8 bitów, czyli 24 bity, bo każda dioda ma wbudowanego PWM-a. A 24 bity to są 3 segmenty wyświetlacza już w tym momencie, tak? Znaczy... 3 wyświetlacze, każdy po 8 bitów, bo 8 segmentów. No, to trochę się zwiększa, no ale wiesz, sama kwestia obsługi tego, to jest, no wiadomo, biblioteka i wysyłasz do wyświetlacza to, co chcesz wysłać, no, tylko kwestia obsługi. Wydaje mi się, że najprostsze to jest tą płytkę z tymi wyświetlaczami, jedną wyślę Jankowi, no tylko nie wiem jak, ale to tobie chyba by nie sprawiło problemu, żeby pod tego 595 napisać coś, żeby to w szeregu wysyłało. Znaczy napisać, no to znając życie trzeba coś po prostu zmodyfikować, bo bez sensu się męczyć od zera wszystko robić. Tylko kwestia poszukania odpowiedniej biblioteki. Wiesz, ja sobie obczaiłem już tą bibliotekę wstępnie, tą do tego 1638 i ona jest fajna, bo tam masz tak, możesz modyfikować na wyświetlaczu konkretną cyfrę, nie musisz za każdym razem całej wartości wysyłać. To jest jedno. Drugie jest regulacja jasności tych segmentów. W związku z czym możesz zrobić sobie dimera, żeby w nocy jak siedzisz przed radiem nie świeciła ci lampa prosto w oko. A oprócz tego on obsługuje również klawiaturę matrycową, więc jednym scalakiem załatwiasz sobie całą komunikację. Po prostu zamiast enkodera, który będziesz kręcić, masz klawisz ten
góra-dół, plus jakieś tam klawisze potrzebne do programowania, czy do przełączenia segmentów prawo-lewo, i jednym scalakiem i jedną biblioteką załatwiasz całą komunikację. No tu się zgodzę z tobą. Tylko pytanko, trzeba by takiego scalaka wziąć, podpiąć pod, albo taki moduł podpiąć pod zasilanie, coś mu wysłać i posłuchać, co radio słyszy z niego. Nie? Ale to... Słuchaj, studii, ale encoder do częstotliwości musi być. To musi być gała. Także... Żeby nie było, że tam później tylko z klawiatury, tak jak w iComie wpisujesz częstotliwość. No ale to do encodera masz bibliotekę Rotary bodajże. I ona swoje załatwi. Ach, to trzeba... Trzeba, tak jak mówiłeś w studii, doprecyzować, jaki ma być sprzęt, a wtedy szukać konkretnie biblioteki. Ewentualnie, jeżeli nie będzie biblioteki, no to trochę zmodyfikować sprzęt, żeby za dużo się nie narobić przy programowaniu. Cześć panowie, tak słucham was w sumie, bo tu odsłuchuję sobie, no strasznie kombinujecie, tak naprawdę aż się boję, że nic z tego nie wyjdzie. Bo każdy ma inną wizję, studii ma inną, Janek ma inną, tutaj gałka, tu encoder, tu przyciski, właśnie słyszałem. Kurde, no żeby to naprawdę jaka kicha nie wyszła. Doprecyzujmy, co będzie tak naprawdę potrzebne, a dopiero wtedy myślmy, tak jak Geyser mówi. No czy wiesz, no tu chodzi o to, że Janek by chciał wykorzystać to, co ma w szufladzie, a do tego, co ma w szufladzie, przydałoby się dołożyć, nie wiem, jeden czy dwa scalaki, i będzie to, wydaje mi się, bardzo fajne. No tylko jak znów studii mówi, robić to na scalakach i wyświetlaczach, no to może lepiej by było moduł, który ma to w sobie od razu wszystko zmontowane, nie? No, także mnie tylko tutaj troszkę to boli w tej chwili, że ten scalak, który ja mam i mógłbym Jankowi podesłać, to jest scalak z siódemką na końcu i on ma troszkę inną komunikację i obsługuje tylko 6 wyświetlaczy, a nie 8, które by się przydały. No i wiesz, po prostu trzeba na coś się zdecydować w tym momencie. No to się decydujemy na 6 wyświetlaczy, bo ja taki sam chyba wyświetlacz z takim scalakiem mam, ale 4-cyfrowy. Także dorobić do niego 2 cyfry można. Ty, chyba. Po prostu zrobiłbym w iglu płytkę i na nowo bym przykleił, tylko że teraz taki scalak by mi się przydał, żeby już tego nie rozbierać wyświetlacza, a zrobić po prostu swój wyświetlacz pod te 1637. 6 cyfr, 4 po przecinku, 2 przed przecinkiem. Chyba styknie, nie? Dobrze, ja ci wyślę moduł wyświetlacza. Nie martw się o to. No bo to ja te moje mini projekty, te wiecie, te na tych NE612, na tych K, no to ja robiłem właśnie na 4 wyświetlaczach, gdzie, no bo taki moduł z Chin ściągnąłem, a ogólnie on jest na 5 wyświetlaczach, ale 4 się wyświetlają od końca i też działa. Lepiej właśnie mieć więcej wyświetlaczy, tych nawet LEDowych, 10 powiedzmy cyfr, bo zawsze możesz sobie jakiś segment wykorzystać na własny piktogram, na własny znak, który będzie cię informował o tym, czy przystrajesz to, czy przystrajesz VFO, czy BFO, małe B zrobić, małe V, cokolwiek. Także to widzisz, nadmiar nie zaszkodzi, dobrze mówisz. Nie, no to na wyświetlaczu LEDowym ma nic nie być, żadnych takich funkcji. Ma być tylko częstotliwość i tak jak mówiliśmy wczoraj, że przy zmianie danej czy dziesiątki, czy setki, czy tysiące, czy tam mega, to ma mrugać. I tylko tyle. No w sumie tutaj, kurde, jest gotowa synteza, słuchaj, tylko że na LCD. Studii, rozumiem, że mówisz o wyświetlaczu sterowanym TM1638. Tak, dokładnie. Mówię o tym. To jak wejdziesz na Ali, to są takie gotowe płytki. Masz 8 wyświetlaczy, do tego 8 diod świecących i 8 klawiszy. Taki gotowy moduł, który możesz wpasować w czoło obudowy, tak?
No dobra. To ja w takim razie zamawiam same scalaki, bo znając życie, Janek będzie chciał wykorzystać swoje wyświetlacze gdzieś tam w gotowym produkcie. To po prostu podeślę scalaczek, jeżeli przyjdzie w rozsądnym czasie. A samo odpalenie można zrobić na tym module, który jest dostępny bezpośrednio w Polsce. W niewielkiej cenie zresztą. Poza tym, wiesz, no, koncepcja samego wyrobu, tak? Tak jak mówiłeś i tak jak powtarzał to LB. Janek koniecznie chce zrobić z tego, co ma w szufladzie, a z drugiej strony chce robić projekt niejako publiczny, tak? Że każdy może sobie to zrobić, więc no, dla ludzi, tak mi się przynajmniej wydaje, łatwiej jest kupić gotowy moduł, niż go składać samemu. Dokładnie. A mówię, no ja w tej chwili tutaj zbieram koszyk na AliExpress i dorzucam pewne rzeczy, które mi co chwilę wpadają. I między innymi te scalaki też wrzuciłem, także spokojnie mogę, nie wiem, jak przyjdą, o ile przyjdą w rozsądnym czasie, to spokojnie ze 2-3 możesz, Janek, dostać, bo to są groszowe sprawy. I wtedy już wiesz, w gotowym radyjku zrobisz sobie wyświetlacz na tych swoich LEDach, nie? Posłuchaj, to od razu. No faktycznie, jeśli ty tam zamawiasz to tego, to studi też mówił, że tego, że jest gotowy moduł. No to jak jest już gotowy moduł i on ma tylko plus, minus i szynę i to zagra z tą syntezą, co tutaj żeśmy, to studi przysłał ten linka. Tylko mnie to najbardziej się zastanawia, słuchaj, czy ta synteza to jest naprawdę od 1 do 30 płynna, bo czy tam nawet więcej niż 30, wiesz, o co chodzi, bo tam może być, wiesz, jak krótkofalowcy robią tylko na swoje pasma i tyle, AM-u nie wyciśniesz na przykład tam, nie, no tutaj kwestia przeróbki tego BIFO przede wszystkim, żeby nie było trzeba tego z programu wpisywać, tylko żeby było można sobie pokręcić kółeczkiem i się dostroić do modulacji. No taki moduł, kurde, to wychodzi na to, że to w ogóle ja nic z tych rzeczy tutaj nie posiadam. No ja chciałem, wiesz, robić, no faktycznie z tego, co tutaj mam, zobaczyć, czy się da. No. Tam na fanklubie DDS na LEDach. Wrzuciłem taki folder. Tam są trzy te zipy. Tam gdzieś jest schemat, opis takiej prostej tej syntezy, gdzie Atmega chyba 32 steruje prosto LEDami. Tylko że tam też nie wiadomo, co, kodu nie ma i tam taki, wiesz, no to odpada. Wiesz, to co ci wysłałem, jest na Arduino. Wy się na Arduino znacie, możesz pokusić się o przeróbkę tego softu samodzielnie. Ja, jeżeli będę go pisał na pewno od początku i będę go pisał w C, a nie w języku Arduino. Oczywiście mogę sobie podejrzeć, jak tam pewne rzeczy człowiek rozwiązał, ale będę to pisał od zera. I dla mnie największym, że tak powiem, problemem i wyzwaniem z tego wszystkiego to będzie napisanie nie obsługi wyświetlacza i nie wysyłania gotowych częstotliwości do samego generatora, tylko napisanie całej obsługi, że tak powiem, klawiszologii i menu do tego systemu. Bo tutaj jak jakiegoś babola strzelisz, to potem będą głupoty wychodzić. No, rozumiem, o co chodzi. Chodzi o te ify, nie? O pośrednie, o wpisanie pośredniej.
ta wpisana pośrednia to musi być to samo, co generator BFO. Czyli jedną, którą można wpisać ręcznie, częstotliwość, tak jak żeśmy mówili, ma być to, ta sama BIFO, tylko BIFO przystrajane, odstrajane od tej pośredniej częstotliwości, nie? A tutaj, no tak, no. Kuźwa, no zachodu, a zachodu pani się robi nad tym. No to właśnie o to chodzi, że tutaj zaraz, to ja już sam jestem, wiesz, w kropce. Za dużo informacji jak na jeden raz. Zapewne chciałbyś, żeby, że tak powiem, empirycznie zbadaną częstotliwość pośredniej do całego sterowania wpisać raz, a nie za każdym uruchomieniem urządzenia. W związku z czym musi mieć opcję, że jak wprowadzisz tą częstotliwość dokładnie z pokrętła, to musisz ją zasejwować do EEPROM-u w procku, żeby przy następnym starcie on ją wczytał z tego EEPROM-u. Dokładnie tak. No. Wszystko tak. Raz wpisujesz, ustawiasz tam raz. No, na początku będzie trochę kombinacji, że przystrojeniu tego. No, ale to raz wklepiesz, ustawisz i to ma działać ewentualnie. No i oczywiście częstotliwość ma być płynnie, znaczy płynnie. Częstotliwość wysyłania do układu C musi być w czasie rzeczywistym. Nie to, że ja wpisuję częstotliwość czy z klawiatury, czy z enkodera, a potem klikam save i to wyślij, nie? Tylko to ma być ruch enkodera i poszło od razu. I C się przestroił. No. I o tyle, o ile sobie ten krok ustawię, nie? Czyli o 10, 100, 1. No. O na tej zasadzie to ma być. I w sumie to, kurwa, no prosty, się wydaje, prosty generator, nie? A kurde, roboty będzie. Prosty, nieprosty, dużo zawiłości po prostu, dużo wymagań postawionych co do tego, w jaki sposób ma wszystko się tam obliczać, wyświetlać i tak dalej. No ja w każdym razie ze swojej strony też kupiłem ten SI, żeby nie było, że tutaj nic nie będę działał, tylko że ja na innym języku, wiadomo. Tu już studi pewnie wie jakim, Janek. No niestety, to coś wspólnie popróbujemy, tak czy inaczej. No, tylko żeby potem, wiesz, ten wyświetlacz przypasił, bo ja teraz sam nie wiem, od stuka mam. Czy Geyser wyśle same scalaki, czy studi ten wyświetlacz zamówi? Nie, no, powiem tak śmiechem żartem. Niech każdy zrobi swoją syntezę, no nie? Studi zrobi swoją, tak czuję coś, że lepszą, bo jednak trochę jest większego skilla ma ode mnie. No, ja zrobię swoją, potem porównamy najwyżej. Każdy zrobi na swoim, ja nawet mogę później to wysłać do ciebie na próby. Tak się wtrącę jeszcze. Wiecie, fajnie by było, gdyby to było jakoś w miarę kompatybilne sprzętowo. Nie mówiąc o oprogramowaniu, bo każdy chce podjąć rękawice i zrobić po swojemu. No, ale dobrze by było, gdyby to było faktycznie na tym TM1638 i tym SI, który tam mówicie, na tej syntezie. Te dwa elementy. Plus ewentualnie encoder ten obrotowy, nie? Do wprowadzania danych do manipulowania częstotliwością płynnie. I wtedy możemy wymieniać się bardziej doświadczeniami, bo mniej więcej pole do popisu jest zawężone do jakiegoś jednego obszaru. To chyba, że każdy chce po swojemu. Nie, no tak. Musi być encoder, musi być SI, bo to będzie wyświetlacz, najlepiej, żeby wszyscy mieli ten sam i resztę pod to, wiesz, no, pod to właśnie robić oprogramowanie. No ja niestety jestem takim człowiekiem trochę w gorącej wodzie, wykąpany, mi się strasznie spieszę. Tak też na Allegro kupuję już moduł
wyświetlacza na TM1638. Całe 12 zł kosztuje. I ja coś tam jeszcze dobiorę od razu. Encoder sobie wezmę na płytce, żeby mieć łatwość jakby kabelkologii całej. No to dobra, no to robimy na tym 1638 i nie wiem, jak ten wyświetlacz w ogóle wygląda. No ten, co ja kupuję, to już ci podsyłam fotkę. I ten, co chyba studii mówił, to tak samo. Dokładnie o tym samym mówimy. LB, od kogo wziąłeś? Bo ja to mam całą...